Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Lipki, komisariat 69, dzień 16, w Bitkopie, ściekłe psy. Zostało nam chyba już tylko 5 dni łącznie. Spokój, mam tu taką karteczkę, a na niej całe wasze nędzne życie. Posterunkowy Kelly, norma mandatowa zaliczona, dobra robota. Nie wnikam już w szczegóły. Ramik zgubił ogon i zwiał nam. Co z wami? Zwłaszcza z tobą, Kelly. Miałeś go jak na tacy, radio znowu zawiodło? Nie, szefie, ale... Milcz, wiesz jak nie znoszę waszego jęczenia. Koniec tematu, rozważy cięcia wypłat. Notujcie zadania. Po pierwsze 10 mandatów za parkowanie. Auta bez kierowców, mandat i na hol. Liczę, że zapełnicie dziś parking. Co najmniej 5 aut macie odholować. I ostatnia sprawa. Kelly, był trup w twoim rewirze, jakaś strzelanina w nocy. Przesłuchaj właścicieli monopolowego i XXX. Bez fuszerki, będę was sprawdzał. Bardzo to lubię. O tak. Koniec sprawy. Okej. Tutaj w ogóle jacyś goście są czarni teraz, afro. Wyjątkowo, może właśnie to są ci od strzelaniny, jakby, no, przepraszam, powiedziałem stereotypem, ale możliwe, jakby bazuje na tym, co było powiedziane, tak? Wie, może być, może, nie wiem, będą składać zeznania, cokolwiek, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Sporo detektywów wychodzi na to, bo wydaje mi się, że to jest wydział detektywistyczny ogółem tutaj, przy tym szefie jakby ogólnie placówki. No i dobra, dajmy im pogadać też, o, Szczepański się znowu odbugował, to jest miłe. No i zobaczmy, co nam ten dzień przyniesie, tak? Rucham Amerykę. Pogłos, sir. Kocham Nowy Jork. Tak jest, sir. Czy wy też kochacie Nowy Jork w USA? Tak, sir. Gówno prawda, Cortez. Nazywam cię kłamcą. Dlaczego, sir? Bo gdybyś kochał, to już byś popierdalał po ulicy za zbirami. Tak jest, sir. Piękne. Lubię tekst tego sierżanta. Z jakiegoś powodu... podoba mi się jego rygor po prostu, który tutaj wprowadza. Znacie jakąś taniego ortopedę? No go? Co się stało? Gnoiłem jednego gnoja i chyba skręciłem kostkę. Czemu? Graciła łapówkę? Śmieszne. Może w następnym życiu zostaniesz komikiem. A ty policjantem. Jezu, czasem Kali też ma piękne riposty. Krause, perfumujesz się tak mocno, bo siedzę obok? Nie perfumy, obrzygał mnie menel w metrze. Oj, piękne. Czy wasza kawa też smakuje jak szczyny? Po szparagach. Ale stawia na nogi. I goń do łazienki. Myśliłem, co byłoby warte Nobla. Którego Nobla? Nie wiem, pokojowego na przykład. Co takiego? Pigułka na potędze, taka co bierz i już możesz. Też miałeś ciężkie walentynki? O Jezu, piękne. Dobra, moi drodzy. W takim razie co? Lecimy. Lecimy na rejon. A ja się nabiega, że się ma na to zaparkowanie. Ale to dla ciebie pestka. Dla ciebie to pestka. Jeszcze 5 odholowanych wozów. Chcecie pomóc? Nawet tak nie żartuj. To byłoby dla nas gorsze niż śmierć. Aha. Paniaczki, spadajcie. Przerwaj na służbie. Pamiętaj o mandatach. Jego dnia 421. Wydaje mi się, że ogółem tam Maknab i Szczepański siedzą ogółem w tym aucie najczęściej. Chociaż kto wie, może... Nie no, tam 3 osoby maksymalnie mogą, więc... Ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc. Dobra. Lecę zaparkowanie od razu na hall. Wydaje mi się, że potwierdza się teza, iż to auto zawsze będzie tutaj miało możliwość dostania mandatu. I zawsze ono tutaj na początku stoi. Tutaj oczywiście znowu zaparkowanie. Pyk, pyk, leci. Bo widać, że nie stoi przy parkometrze. Tutaj nic nowego. Tutaj też nie, jakby tylko zaparkowanie się u nas dzisiaj liczą. Dobra, w takim razie lecimy do alkoholi. Tutaj. O, proszę bardzo, jest znowu ten, od mapy. Mamy go w dupie oczywiście, delikatnie mówiąc. Teraz wejdźcie, towarzyszy. Dzisiaj dzień dobry. Oho, chyba już po kielichu. Dzień jak dzień, bywało lepiej. Noc niezbyt ciekawie minęła, nie? Policja o tym gada po rachunki, jak zwykle. Widziałeś sprawców? Jest coś więcej? Wszyscy wiedzą, kto za tym stoi. Kolej szukał guza i sąsiedzi go sprzątnęli. Nikogo jednak nie widziałem. Ciemno było.
Tak myślałem. Trzymaj się, Iwan. Pomyślności. Trzymając centrala. Kiedyś radio odbiorniku przy 621. Rozumiem, jestem w drodze. Dobra, lecimy tam w takim razie od razu. 621 to jest no, gdzieś w tę stronę. Policja ukradł mi radio pomocy. A, tu jest. Okej, mam go. Tego nawet przebiegłem dosłownie. Dobra, potrzebuję tutaj tego. O, proszę bardzo, już mamy jedno zaparkowanie przynajmniej. Tutaj drugie widzę. Mandaciki, tutaj jeden, tam drugi. Jest, będzie ciężko, szczerze mówiąc, z tym. Znaczy, przynajmniej mamy kasę na alimenty, tak? To jest plus zawsze jakiś. Zobaczmy. Wystawiam mandat, oczywiście zaparkowanie, cyk, cyk. Dodajemy się tam 20, oczywiście odmawiamy. My jakby... Mimo wszystko, mimo tego, że robię co robię, to mimo wszystko, no... Jednak nie do końca jestem... Znaczy, jestem za policją jak najbardziej, ja chyba nie do końca wszystko, mimo wszystko robię. Prawidłowo, tak? Wypuszczamy. Dobra. Bo to by nam dało na ludność na minus. Mimo wszystko robię tam coś, nie coś dla mafii albo dla tych, bo... Nie wiem, w sumie ciężko mi powiedzieć dlaczego, po prostu żeby mi nie sprzątnęli, tak? A coś czuję, że to się może tak skończyć. Dlatego też jakby okej, okay, robię dużo, ale nie przeginamy, tak? Jakby w pewnym momencie po prostu trzeba wiedzieć, kiedy przystopować, kiedy trzeba coś zrobić dla nich, albo zapłacić rzeczywiście, żeby to nam trochę pomogło. Bo nie chcę skończyć jak gruby Mike. Okej, okay, zaparkowanie tak samo. Też tak coś czuję, że tego nie dam rady zrobić. Właśnie, jeszcze pójdźmy sprawdzić, czy wiedzą coś o Angie. Sprawdzam, czy wszystko jest okej. Okej. Dobra, to nam nic więcej to nie powie. Odszukać Angie. No nie, no na razie się nie da. Zobaczymy, może tutaj coś nam to powie. Może damy się do dziewczyn dostać. No tam. Posterunkowy... Okej. O! Nie mogłem wejść, proszę bardzo. To jest ciekawe. Będzie zaskakujące moim zdaniem. Dobra, lecimy dalej. O, tutaj można wystawić zaparkowanie od razu. Stawiamy. Cyk, cyk. Teraz pójdziemy jeszcze też do pornobudy, tak? Halo, holownik, ja chcę. Dziękuję. I od razu też można stawić. Wybaczcie. Lubię, ta muzyka to jest fajna, w sensie i fajne jest to, że ona jest rzeczywiście tak zrobiona sensownie, tak? Że ona jest z pewnego miejsca jakby, gdzie przesuwa. Nie jest to chyba bardzo trudne, żeby było to zrobione do zaimplementowania. Wydaje mi się, że to jest na zasadzie jakiejś takiej sfery, znaczy nawet nie sfery, no może być po prostu na zasadzie linii. Mamy zgłoszenie. Zgłaszam się, o co chodzi. Sąsiedzi coś tam. Kocie elementy? Kocie elementy? No, koty dramordy. Aha, gdzie? A to jeszcze 33, mieszkanie 7. Dobra, sprawdzę to, bez odbioru. Coś tam z Angie, niedobrze. Jest Maria, przecież... Proszę, Irwin, co ma? Norma, mam to wyrobione, okej. Okay. Przed chwilą tam byłem, no do jasnej... Do jasnej ciasnej, no. No do jasnej ciasnej. Irwin, masz trupa walej obok pizzerii. Przyjąłem, jestem w drodze. Szybko, bo gapie się już zbierają. Dobra, najpierw lecimy do 633. A mamy co godzinę 25 najpóźniej być. My teraz lecimy do tej kapki. Sprawdzę, może ktoś tam jest. No tak, nikt nie odpowiada. Może wpuści mi jakiś sąsiad. Tu posterunkowy Kelly. Mam zgłoszenie na interwencję pod siódemkę. Proszę mnie wpuścić. I żytwierem. Panie policjancie! Nie da się tego znieść. Te kotki tak płaczą. Dobrze, zajmę się tym. Tu policja, proszę otworzyć. Jeszcze śmierdzi gazem. Rzeczywiście. Niedobrze, coś się stało. Muszę wyważyć drzwi. Proszę się odsunąć. Ubum. O! Proszę nie wchodzić. Czy one nie żyją? Chyba tak. Muszę zakręcić gaz i otworzyć okna. Tu 421. Mam dwa trupy. Przyślijcie ekipę. Zabierzmy teren! Tak jest, bez odbioru. To chyba Angie z koleżanką. Bardzo, bardzo niedobrze. Kurde, 30 minut upłynęło, to nie wiem, czy zdąży tam do tego trupa w alejce. Przybyła ekipa dochodzeniowa, zabrała ciała, okej. Okay. Kurwa, ślady się urwały. Teraz nie znajdę tego Terensa. Przejebane. A może mnie zaczepią jeszcze ci od gangu. Na 35 minut do pizzerii muszę dobiec. Jutko. 30 minut, znaczy to jest nadal wystarczająco, wydaje mi się, ale kto wie. Jakie się tam jeszcze rzeczy podzieją po drodze. Czy muszę cały czas do pornobudy wejść, tak? Panie posterunkowy, mam dla pana pytanie, mam do pana pytanie, jeśli można. A pan może 3 dolce na jedzenie? Każdą kasę wymienić na butelkę. W życiu, to na półki.
Kupimy mu samemu. Akurat zaraz przepijesz, mowy nie ma. Żadnej gorzały. Tam ci bułki kupię, chodź do Adamskiego. Co tam? Jest poważniejsza sprawa. Zwali pana do sztywniaka, nie? Zajrzałby nam, żeby nikt tam nic nie znalazł. To znaczy? Rabna trup to makaron z rodziny. Można powiedzieć, że niezły przez nas lubiany. Idiotne, żeby specy nie znaleźć dowodów. Z czym się do mnie wyskakujesz? Dawaj łapy. Jest zaresztowany, okej, okay, cudownie. No to jeszcze przyślą mi ten samochód. A zaraz ta interwencja będzie. Cholerka. Znaczy już teoretycznie powinna być, tak? Chyba, że to jest właśnie to, o co chodziło. Kurde, no szybko. Szybko, bo nie będę miał czasu. Kurde. Dobra. Ekipa zajęła. Okej, okay, udało się. Chyba to się udało zrobić. Aresztować gangstera, ekipa zajęła się ciałem. Minęło 30 minut. Dobra. Znamy się do Adamskiego, tak jak było powiedziane z tym gościem. Dzień dobry, panie Adamski. Poproszę 3 bułki. Bardzo proszę, coś jeszcze? Dziękuję bardzo. Nie miałem nic w ustach od wczoraj. Okej. Okay. Mogę go tu zostawić, albo z nim pogadać. Jak się nazywasz? Właśnie myślę, a co, chce mnie pan spisać? Pytanie prywatne, nie złamałeś prawa. Jak prywatne, to co innego. Saper Kapral Marlon Macedo, pierwsza dywizja piechoty, ser. Zużyłem w namie. Dostałem purpurowe serce. Tak, gówno warte. Pojedźcie z Dick Macedo, wielokrotnie oznaczony w Korei, ser. Robi się dziwnie. Teraz nie ma za co żyć, gdzie mieszkać, ser. Podobnie jak jego syn, jeden z najlepszych saperów w kompanii, ser. Ja też służyłem w namie. Traktowali nas jak gówno. Nie słyszał pan o wolnych posadach w okolicy? Nie, szukałem roboty. A miałeś jakąś przed wojną? Nim wysłali mnie do Wietnamu, pracowałem jako elektryk. Po powrocie robiłem jeszcze przy samochodach. A później stara mnie zostawiła. Zacząłem pić i dalszy ciałem pan już zna. Niedaleko jest warsztat. Pomóżmy mu. Pogadamy w warsztacie obok. Może coś załatwię. Dzięki, Semper Fi. Co coś tego typu tam było? Nie, to znaczy Semper Fidelis chyba to chodziło o to. Chodziło o Semper Fidelis, Jezu Maria, jeszcze nie mogę powiedzieć. Nie bardzo, dogadajmy się co, Dan 20, oczywiście, że odmawiamy. Pyk, Eldo, żegnam pana. I tak mamy tego gościa z serwisu. Wystawiam mandat, parkowanko, cyk, cyk, leci. Będzie holowanko. Zostało mi pół dnia, kurde, rzeczywiście strasznie ten dzień leci, no ale to dlatego, że mieliśmy 2 akcje po pół godziny, tak? Dobra, lecimy tutaj. Możesz zawołać wujka? Robi się! Dzień dobry, jestem posterunkowy Kelly. Mafies, prowadzę tutaj warsztat. Mój znajomy Marlon szuka pracy. Nie potrzeba pan może mechanika? Będzie pan za niego, dobry mechanik się przyda. Warunek jest jeden. Jednego chlania. Takich unikam jak ognia. Dlatego też, jak pan widzi, nie mam za wielu pracowników. Marlon będzie tu pasował. To porządny gość, nie chla w pracy. Znakomicie, proszę go do mnie przysłać. Myślę, że taki dobry uczynek jest super. W sensie, lubię pomagać. Zwłaszcza cię u Matiasa jest dla ciebie robota, tylko kurwa żadnego chlania. Dzięki, Semper Fi. Dobry z pana człowiek. Jak na liniarza, Semper Fi. Co chciałem powiedzieć to, że lubię to robić, ponieważ jakby wiem, jak bardzo przewalone mieli i mają do tej pory weterani w Ameryce. Jest tona, plus chyba 300 tysięcy, przepraszam. 300 tysięcy weteranów na ulicy, którzy nawet nie piją, nawet nie są niektórzy ćpunami. Znaczy, wielu z nich nie jest ćpunami, nie pije, ale po prostu są na ulicy, bo nie mają za co żyć, nie mają jak znaleźć pracę. Ogólnie Ameryka, mówiłem chyba o tym już kiedyś, ale może jeszcze się powtórzę. Ameryka jest bardzo ciężkim miejscem, żeby zacząć. Tam jest ogólnie bardzo ciężko zacząć, jeśli ktoś się tam przeprowadza. Nie ogólnie, tylko parkowanie, halko. Proszę dobry mandat tutaj wystawić, ładny. Czy ja już chyba wyrobiłem... Tak, wyrobiłem normę. Oni chyba coś jeszcze mi tam wrzucili. Znowu do zrobienia, halko. To muszę zrobić. A właśnie, miałem przesłuchać tego. W monopolu. A nie tam szybko to leci. Ale w sumie będę mógł odholować to auto, na jedno wychodzi. Miałem przesłuchać tego z pornobudy. Pan Kelly, dobrze pana widzieć. Co tak wcześnie sprowadza? Wiesz, co się stało w nocy? Tak, gadają o tym w okolicy. Gang chyba stracił człowieka. Wiesz coś więcej? Nic a nic.
Masz jakieś podejrzenia? Już głowa, detektywie. Chyba nie popełnił samobójstwa na chodniku. No pewnie nie. Trzymaj się, Kelly. Mam robotę z montowaniem nowego materiału. Dobrze, Irvine. Centrala, masz coś dla nas? Przysłuchałem obu sprzedawców. Sprawców i zdarzenia nie widzieli. Wspomniał mafii. Jeden z nich wspominał, że podejrzewa mafię. Dowodów jednak nie ma. Proszę na jakaś pasznaka. Będziemy mieć ich na oku. Mafia minus 6. No cudownie, ja dostanę te buty. Na pewno. Parkowanie leci od razu. Nieładnie dogadamy się, no wie pan, 20 i po sprawie. Oczywiście odmawiamy. Nic z tego. Przekupstwo nigdy nie jest dobre. Kappa. Wystawiam mandat znowu za parkowanie. Cyk, cyk. Ho Chi Minh is... coś tam bić, nie wiem, nie przeczytałem. Ale zakładam, że to był jakiś dowódca z może właśnie z Wietnamu. Coś. Albo może to było w kogoś innego wymierzone, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Dobra, tutaj lecą mandaty, patrzcie, jeden za drugim dosłownie. Proszę bardzo, i zaraz kolejny będzie. No to na Hol się przejedzie chyba trochę więcej niż 5 aut. Delikatnie mówiąc. Nawet więcej niż 10, tak patrząc. Dobra, jeszcze jedno wrzucimy i zaraz wszystko bierzemy na Hol. O, od razu lecimy z tej strony. Zobaczmy, co jeszcze mamy do zrobienia. Angie, wiecie co, ja jeszcze polecę do Lombardu. Może tam nam coś powiedzą. I jakby, jeśli nie to, to mi nie pomoże, to zakończymy po prostu dzień. Znaczy, no zakończymy za dzień. Po prostu, wiecie, przeskupuję już wam całą resztę nudy. Ponieważ jak widać, no, zrobiłem wszystko praktycznie, co było potrzeba. Stary, Angie nie żyje. Zajebiemy tego, kto to zrobił. Rozprujemy mu dupę. Dobra, nie słyszałem tego. Macie jakieś dowody, posztaki? Od tego są psy. My te sprawy załatwiamy inaczej. Dobra, nie wtrącam się do tego. To wasza zemsta. Ale ja chcę zdobyć kasę, to mam swoją. Dogadamy się? Zobaczymy. Cóż, zobaczymy w takim razie. No, moi drodzy, w takim razie na razie to by było na tyle. Ja się z wami spotkam, jeśli się wydarzy coś jeszcze ciekawego. Na pewno odwiozę część aut na Hol. I oprócz tego nie mamy już dosłownie nic do zrobienia na chwilę obecną, więc... Widzimy się, tak jak powiedziałem, już za dłuższą chwilkę. O, tu centrala. Czy ten podejrzany szary van był widziany w okolicy? Może pamiętacie w ciągu kilku minut. Gdzie? Wiecie coś więcej? Nic, obserwuję ulicę w pobliżu sklepu jubilerskiego. Przyjąłem. Kurwa, coś tam. Nie zdążyłem zauważyć, o co chodzi. Wysokość 615 mam tam obserwować, okej. Okay. Leci to. Ale nic mi nie mówili wcześniej o vanie, więc to jest coś chyba nowego. A 615 to jest gdzieś tutaj, tak? Ja to nie jest szary van, chyba. Czy się mylę? Nie, to nie jest szary van. Znaczy, no dobrze mówię. Znaczy, no ciężko, że to był szary van, ale wolę sprawdzić, bo ta gra potrafi czasem różne dziwne rzeczy odwalić. 515, no to jesteśmy praktycznie, że przy. O, właśnie wchodzą do jubilera. Tu 421. 421, zgłaszę się. Co z wami, kurwa? Mam podejrzanych zasięgu wzroku. Trzymaj się. Gdzie wsparcie? Nie dojadą na czas. Kurwa. Ty, okej. Ale strzelamy. Halo, dlaczego go nie trafiłem? Jeszcze raz. Dobra, leży. Jeden. A jeszcze powinien być drugi, właśnie, mam go. Stój. Dobra, leży, dziękuję. Poszło. O, jeszcze jeden. Leży. Tu 41. Centrala zgłasza się, potrzebna karetka. Nie jesteś ranny? Sytuacja opanowana i przysiejcie koronera. Mam tutaj trupy napastników. Czyli przyjęliśmy, czekaj na ekipę. Nie, proszę bardzo, czyli chyba zakończymy dzień. Znaczy, no już jest 4:30, więc praktycznie zaraz koniec. Tym podejrzanym czarnym vanem, kurczę, wskoczyli jak Filip z konopi, że tak powiem. Uratował pan mój sklep. Bandyci próbowali zwinąć najlepszy towar. Dziękuję, panie Kelly. Uratował pan moją biżuterię. I tak wszystko podrabiane. Wykonywałem tylko swoje obowiązki. Gratulacje, panie posterunkowy. Podręcznikowa akcja. Naprawdę. A pan to kto? Były żołnierz 35. Regiment Piechoty. Wietnam? Rzeczy samej. Dobra robota, żołnierzu. Policja minus 3, naprawdę? Steven, tu jest samochód 609. Okej, okay, jestem w drodze. On to zwinął po prostu w trakcie, jak mnie tutaj nie było. No gość zwinął po prostu auto, jak ja gadałem z tamtym gościem. To jest trochę chamskie w tej grze, to mi się akurat nie podoba do końca. Daj mi jeszcze mandat jednemu zaparkowania, bo czemu by nie? Kurde, no strasznie mnie to wkurza, nie lubię takich akcji, ponieważ ja ostatnio dużo straciłem policji. Teraz chciałem to nadrobić i znowu będzie dupa, bo znowu dostanę 1000 minusów za nic praktycznie. Wszystko widziałem. Gajewał ten biały dzień. Spokojnie, panie Adamski, spokojnie. O Boże, i ciała. Przyniosę się coś tam. O jest, przepraszam, przeklikałem za szybko.
Dobra, ten holownik tam zbierze to auto, tak. Dobra, to wiecie co, w takim razie ja już teraz sobie szybko przeskipuję do końca. Mamy praktycznie 20 minut około i pewnie tyle nam wyjdzie. I widzimy się już za chwilę, tak myślę. Na ekranie końcowym. O nie. Tu centrala, przynajmniej masz pochwałę szefa. Wspomniał też coś o premii. Dobra, robota. Dobra, to teraz, moi drodzy, możemy już zobaczyć się za dłuższą chwilkę. Dobra, moi drodzy, i koniec. A jest nam oczywiście troszkę spada, to o te trzy zaraz nam się to podniesie, bo to były te trzy, które wydaliśmy na tamtego gościa, tak? Ludzie na ziemi ci lubią, okej, znowu wróciło to wszystko do normy. Mafia, no na razie słabo. W ogóle normatową policję plus 5, wyrobiłem podwójną normę, plus 60, zabiegłem napadowi na sklep jubilerski. W moim rewirze, pieniądze plus 50, policja plus 8, przesłuchałem właścicieli sklepów, odholowałem wymaganą liczbę pojazdów, jutro muszę mieć 6 stów na alimenty, dostałem wypłatę i mam 9 stów na razie, więc jest dobrze. Moi drodzy, i w tym miejscu zakończę, dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, do zobaczenia już za 2 dni w kolejnym odcinku. Będzie dzień 17, czyli zostanie nam 17, 18, 19, 20, 21. 5 dni do końca. Ciekawe, czy uda nam się odnaleźć Angie i albo tę kasetę, prawda? To może być właśnie ciekawa akcja. Przepraszam, i może tak naprawdę dużo zależeć od tego, jakie będziecie mieli stosunki z gangiem. Szczerze mówiąc, coś czuję, że może skończymy martwi i tak, ale warto próbować. Dobra, nie przedłużając, żegnam się z wami, do zobaczenia już za 2 dni i na razie.